Dobry wieczór, Fryderyku. Dobry wieczór. Dobry wieczór wam tutaj. Już widzę, że licznie zgromadzonym. Ja dzisiaj tutaj przywitam się oficjalnie z Fryderykiem, który poprowadzi nam dzisiaj, nie powiem, że wykład, bardziej wydaje mi się, że możemy to nazwać wskazówkami, poradami, czymś takim prosto z serducha, co może zmienić nasze życie, bo chyba przyznasz, Fryderyku, że nawyk to jest coś, co może życie zmienić. Zdecydowanie tak, natomiast przyznam się, że chyba potrafisz czytać w myślach, ponieważ kiedy powiedziałeś o tym, co będę mówił, to pomyślałem sobie takie zdanie, powiem coś tak naprawdę od serca i ty chwilę później powiedziałeś to zdanie. Nie umawialiśmy się na to, a mimo wszystko to padło, więc to jest wyraźnie znak, że mam dzisiaj zdecydowanie powiedzieć od serca na temat nawyków, co one sprawiły w moim życiu i jak sobie z tym radzić. Dla osób, które, jeżeli takie są w ogóle, które nie znają Fryderyka, powiem, że to człowiek, który zaimponował mi tym, że od ponad 1100, prawie 1200 dni wstaje o 4:55, by o 5:55 budzić oraz witać świat wraz z innymi ludźmi. Ja nazywam się Patryk Czerniejewski, jestem twórcą platformy Chcę Zostać ze szkoleniami online. I moi drodzy, żeby nie przedłużać, ja pozwolę ci, Fryderyku, oddać taki mikrofon przysłowiowy. Sam zamienię się w słuch, będę jednym tutaj ze słuchaczy oglądających i wierzę głęboko, że wyniosę tyle, ile nadziei mam w tym webinarze, w tym szkoleniu live, bo czuję, że będzie naprawdę tutaj mosiężnie i bardzo, bardzo dużo wartościowej wiedzy. Także ja się żegnam, do zobaczenia pod koniec webinaru. No i baw się dobrze, tego ci mogę życzyć. No, czeka mnie ogromne wyzwanie teraz, żeby właśnie od serca, a nie tylko i wyłącznie z głowy powiedzieć do ciebie o rzeczach, które są prawdopodobnie najważniejsze w życiu. A kiedy mówimy z serca, to trafiamy do serca i chciałbym ci właśnie do serca trafić z moim przekazem. Może dwa słowa, zanim jeszcze rozpocznę w cudzysłowie tak zwane mięso, to dwa słowa tylko dla tych wszystkich, bo chciałbym, żebyście mi napisali tutaj w komentarzu, kto jest w ogóle po raz pierwszy, kto widzi mnie po raz pierwszy, kto może jeszcze nigdy ze mną nie miał do czynienia, na przykład w klubie 5:55, bo faktycznie tak jest, że od 21 lipca 2018 roku codziennie wstaję o godzinie 4:55, bez względu na to, czy jestem przeziębiony, czy jest Wigilia, czy są święta, czy Sylwester, po prostu jestem o 5:55 i to jest pewnego rodzaju gwarancja, że jeżeli wejdziesz na Facebooka, na mój fanpage, o godzinie 5:55, to po prostu jest live na tematy ważne, inspirujące, motywujące i pozwalające, no właśnie co, o tym powiem za chwilę. Jestem dzisiaj prawie 61-latkiem, bo zamknę 61 lat już 29 listopada i mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym będę mówił dzisiaj do ciebie, wynika nie z tego, że przeczytałem prawie 2000 książek, które są w mojej bibliotece. Pewnie poniekąd też miały na mnie jakiś wpływ, zresztą o jednej bądź dwóch o nich powiem również, ale przede wszystkim jest to praktyka. Ponad 30 lat temu rozpoczęła się moja przygoda, wielka przygoda z biznesem, a zaczęło się wszystko od tego, że w roku 1988, kiedy jako świeżo upieczony mąż i ojciec, jeszcze w PRL-u nie wiedziałem, co dalej z moim życiem. Kiedy naprawdę się mocno zastanawiałem nad tym, co dalej, mając trzy ogromne marzenia. Te marzenia to było własne mieszkanie, które miałoby ogrzewanie, ponieważ mieszkaliśmy w kamienicy, w której ogrzewania nie było, żeby był w tym mieszkaniu telefon i żeby mieć samochód. To były trzy moje wielkie marzenia, dzisiaj wydające się tak bardzo banalne, jednak w 1988 roku dla młodego człowieka jeszcze wtedy było to ogromne wyzwanie. Kiedy poszedłem do urzędu, bo to w PRL-u właśnie w urzędzie załatwiało się tego rodzaju rzeczy i poprosiłem o to, żeby zamontowano mi telefon, to powiedziano mi, że będziemy czekać na telefon 16 lat. Ogrzewanie w ogóle nie było przewidziane w planach w tym tysiącleciu, a jeżeli chodzi o samochód, to pewnie musiałbym pracować długo, o ile by PRL się utrzymał, żeby dostać bon
na malucha. Więc zrezygnowany troszeczkę postanowiłem szukać szczęścia na zachodzie i wyjechałem za granicę do Niemiec. I tam właśnie zaczęła się moja wielka przygoda, ale nie od razu. Najpierw poszedłem do normalnej pracy i nie było to dla mnie wielką przygodą. Dlatego też, kiedy pewnego dnia moja żona powiedziała mi po iluś tam miesiącach ciężkiej fizycznej pracy, powiedziała mi, że wprawdzie miałem świetny marketing przed ślubem, ale dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem, to nastąpiło w moim życiu w pewnym sensie przebudzenie. Pamiętam, powędrowałem wtedy do biblioteki, ponieważ nie było czegoś takiego jak internet i nie można było wpisać w Google, jak być szczęśliwym. W związku z czym zacząłem szukać szczęścia w książkach. Robiłem to od zawsze. Szukałem inspiracji w książkach i tak też zrobiłem w Niemczech. Trafiłem do biblioteki i tam trafiłem na materiał, w którym dowiedziałem się, że już starożytni wiedzieli, że człowiek przychodzi na świat, żeby być szczęśliwy. Jak to teraz zrobić? Co tak naprawdę spowoduje, że będziemy szczęśliwi? I o tym chciałbym ci dzisiaj całkiem sporo powiedzieć. Jak to zrobić? Może zacznę od tego, że wkrótce po tym wydarzeniu w Niemczech stałem się dobrym sprzedawcą. Na początku nie byłem dobry, ale z czasem tak. Później stałem się przedsiębiorcą i po 7 latach, kiedy postanowiłem wydać gazetę po polsku w Niemczech, przerosło to moje możliwości i splajtowałem. Splajtowałem, straciłem wszystko, firmę, współpracowników, dom, samochody, wszystkie pieniądze i zaczynałem wszystko w 1997 roku od długu na poziomie 2 milionów złotych. Zdecydowałem się wrócić do Polski i z tego miejsca spłaciłem te zobowiązania. To też wymagało ogromnej zmiany w myśleniu, ale nie tylko. Możemy w zasadzie przejść teraz do tych rzeczy najważniejszych, czyli do konkretów. Będę mówił dzisiaj o 13 nawykach. Może warto wspomnieć, skąd się te nawyki wzięły. Kiedy rozpocząłem moją przygodę ze sprzedażą, tak w ogóle to uważam, że sprzedaż jest najbardziej podniecającą czynnością, jaką można robić w ubraniu. A poważnie, moja definicja jest taka, że to pomoc drugiemu człowiekowi w podjęciu decyzji, która uczyni jego życie lepszym. Dzisiaj złożę ci na koniec również propozycję biznesową i chciałbym, żebyś po prostu to kupił, bo to może też, tak jak kiedyś w moim życiu zmieniło to wszystko, może to również twoje życie odmienić zdecydowanie na lepsze, a dzisiaj można kupić to w wyjątkowej cenie. Jeszcze raz powtórzę, że sprzedaż to pomoc drugiemu człowiekowi w podjęciu decyzji, która jego życie uczyni lepszym. I dzisiaj chciałbym ci w tym pomóc. Pomóc podjąć właściwą decyzję. Zrobię to w taki sposób, że opowiem ci, co możesz zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarczy. Wiedza nie prowadzi dzisiaj do niczego. Sama wiedza. Jeszcze ponad 30 lat temu, kiedy ja zaczynałem moją przygodę z biznesem, to mówiło się, że brak dostępu do wiedzy jest przyczyną wszelkiego zła. Dzisiaj, po 30 latach prawie internetu, okazuje się, że to nie jest prawda. Dostęp do wiedzy jest zdecydowanie większy niż kiedykolwiek, a wcale nie rozwiązał tego problemu. W związku z czym chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, co rozwiąże problem? Problem rozwiąże to, że jeżeli dzisiaj tylko wysłuchasz tego webinaru i powiesz, dobra, fajnie facet gada i pójdę posłuchać kogoś innego, to nic się nie wydarzy. Natomiast jeżeli dzisiaj podejmiesz po moim wystąpieniu, po moim webinarze decyzję, że zaczynasz coś robić, czego może rezultatem być na przykład zakupienie tego kursu. Jeżeli to zrobisz, dajesz sobie w ogóle szansę na zmianę. Jeżeli nie zrobisz nic, jak robi to większość ludzi, korzystając z dostępu do wiedzy, jeżeli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni. Prawo przyczyny i skutku. Sama wiedza dzisiaj kompletnie nie wystarcza. Co do tych nawyków. 13 nawyków, które są a. komplementarne, b. w zasadzie wystarczające do tego, żeby nastąpiły zmiany w naszym życiu. Pomysł zrodził się na podstawie pewnej pięknej książki, którą przeczytałem już ponad 20 lat temu,
Kiedy zostałem sprzedawcą, trafiłem na książkę Franka Bedgera Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie, która powstała, uwaga, 100 lat temu. Prawie. Kiedy przeczytałem książkę, byłem nią zafascynowany. A szczególnie dotknęła mnie historia, którą Frank Bedger napisał o Benjaminie Franklinie. Mianowicie Benjamin Franklin określił 13 cnót, można dzisiaj powiedzieć 13 nawyków, które wdrażał przez wiele, wiele lat i poświęcił tym właśnie tej metodzie aż 10% swojej autobiografii i napisał, że chciałby, żeby ludzie skorzystali z tej wiedzy i sprawili, że będą odnosili sukces, podobnie jak on dzięki tej metodzie to odniósł. Zastosował to zresztą wspomniany przeze mnie Frank Bedger. Zrobił swoje indywidualne 13 nawyków, które wdrażał. Polega to na tym, że przez 13 tygodni, w każdym tygodniu wdrażamy jeden nawyk, w następnym tygodniu kolejny i tak przez 13 tygodni i po ukończeniu 13 tygodni wracamy do pierwszego i znowu przez 13 tygodni to ćwiczymy. Jak długo, pytasz? Do skutku. Niedawno przeczytałem, że prawdziwa zmiana wymaga czasami 2-3 lat, czyli trzeba ten cykl powtórzyć być może 8-12-krotnie, powtarzać wszystkie 13 nawyków. Uwaga, ja nie twierdzę, że musisz koniecznie wdrożyć te nawyki, o których ci będę mówił, aczkolwiek one są dzisiaj przeze mnie uwspółcześnione. Po prostu dopasowałem je do wymogów dzisiejszej rzeczywistości. Okazuje się jednak, że wszyscy ci, którzy te nawyki wdrażają, zgłaszają mi niesamowite, a pozytywne zmiany w swoim życiu. Dlatego też będę cię dzisiaj przekonywał do tego, żeby nie tylko zakupić dzisiejszy kurs, który będę ci proponował, ale już od jutra dołączyć do klubu 5.55. To jest pierwszy krok, to dołączyć do klubu 5.55, bo tak jak napisała Laura Vanderkam, kiedy zmienisz swoje poranki, zmienisz całe swoje życie. Ludzie sukcesu wiedzą, że poranek jest tym momentem, kiedy mamy największą energię i mamy największy potencjał do dokonywania zmian. Jakie to są nawyki? Już zaraz ci o tym opowiem. Natomiast chciałbym może powiedzieć jeszcze na początku o tym, że to, jakie będziesz miał nawyki, czyli pewnego rodzaju automat w twoim mózgu. Mówi się, że nawet do 90% czynności wykonujemy na full automacie, że nie dalibyśmy rady, gdyby pewnych rzeczy nasz mózg nie automatyzował. Dlatego właśnie nawyki. Od czego zacząć? Znowu powiem o pewnym ciągu logicznym, mianowicie być może znasz takie powiedzenie: jeżeli myślisz, że niczego nie możesz zmienić, to zmień myślenie. Wszystko zaczyna się od myślenia. Myślenie, twoje myśli, to jest właściwie jedyna rzecz na świecie, na którą masz w 100% wpływ. Czyż nie jest to fenomenalne? I tak bardzo często z tego nie korzystamy, że jedyna rzecz na świecie, na którą masz w 100% wpływ, to są twoje myśli. Idąc dalej tym logicznym ciągiem, twoje myśli zdecydują o jakości twoich decyzji. Twoje decyzje zdecydują o tym, co będziesz robił, albo czego będziesz unikać. Jeżeli zaczniesz to powtarzać, w ten sposób wypracujesz nawyk. Ile potrzeba czasu na wdrożenie nawyku, o tym powiem już za chwilę. Nie jest to wprawdzie jednoznaczne. I to nie jest tak, jak ktoś kiedyś napisał, że trzeba 21 dni, żeby wdrożyć nawyk. To nieprawda. Ani w jedną, ani w drugą stronę, bo niektóre czynności mogą stać się nawykiem nawet po krótszym czasie, pod warunkiem, że te czynności naprawdę bardzo lubimy.
Jeżeli ktoś lubi leżeć przed telewizorem, obżerać się chipsami i popijać piwem, to myślę, że niespecjalnie potrzeba powtarzać to 21 razy, żeby stało się to nawykiem. Myślę, że to może nastąpić od razu. Napisz mi tak naprawdę w komentarzu, proszę, co o tym myślisz. Ja jednym okiem zerkam tu na to, co do mnie piszesz. Czyli jeżeli teraz zmienię jakość moich myśli, zmienią się decyzje. Stanę się człowiekiem świadomym. Zacznę myśleć kategorią tego, co ma w moim życiu nastąpić. White Diamond pyta, czy jestem psychologiem. Naprawdę muszę być psychologiem, żeby na ten temat mówić? Czy mogę mówić jako praktyk, który przez ostatnie 30 lat ponosił porażki, osiągał niezbyt niebywałe sukcesy, postawił kilkanaście firm na nogi, zatrudniał w porywach kilkaset osób? Dzisiaj jestem znany z tego, że budzę ludzi codziennie o 5:55 od 21 lipca 2018 roku. Czy muszę być psychologiem, żeby się na ten temat wypowiadać? Wszystko się zmienia. Praktyka zostaje. Teoria się zmienia tylko. Zostaje praktyka. A zatem wracając do tego, jeżeli zmienisz jakość swoich myśli, pojawią się nowe decyzje, zgodne z moimi planami, marzeniami. Jeżeli zmienisz decyzję i zaczniesz to robić, to z czasem zmienią się twoje nawyki. Brian Tracy się wtedy, Łukasz, mylił. 21 dni nie wystarczy. Już ci mogę teraz, Łukasz, powiedzieć, ja potrzebowałem ponad 200 dni, żeby się przyzwyczaić do wstawania o 4:55. Potrzebowałem ponad 200 dni. I tak jak Ola Kubiak napisała, nawyki łatwe wchodzą bez bólu. To nad tymi trudnymi trzeba się naprawdę często pomęczyć. I uważam, że niektóre nawyki mogą trwać, czy też wdrożenie danego nawyku może trwać nawet kilka miesięcy albo dłużej. To dlatego, jeżeli będziesz wstawał tylko i wyłącznie przez 21 dni, a nigdy tego nie robiłeś, to nie wierzę, że stanie się to w twoim przypadku nawykiem. Wracając do mojego wywodu. Jeżeli teraz wdrożysz dany nawyk, mało tego, wdrożysz szereg nowych nawyków, a wdraża się je w bardzo prosty sposób, może inaczej zacznę. Jeżeli dzisiaj masz nawyk spania do godziny 9 albo 10, to jest to twój nawyk. Po prostu jesteś przyzwyczajony do tego, żeby spać do godziny 9 albo 10, nawet codziennie. Trzeba się tego nawyku pozbyć, żeby zastąpić go nowym nawykiem. Wstawania o godzinie na przykład 5:55, żeby posłuchać Fryderyka w klubie 5:55. To dlatego to robię, żeby ci to ułatwić, bo jeżeli dostaniesz ode mnie wartość o 5:55, to może być to dla ciebie motywacją i inspiracją do zmiany. Zatem, idąc dalej, jeżeli wdrożysz teraz pełny zestaw nawyków, bo ty decydujesz o tym, jakie nawyki chcesz mieć. Czy to jest w obszarze zdrowie? Zastąpić nawyk obżerania się i objadania się wysoko przetworzonym produktem, słodyczami, zastąpisz to na przykład jedzeniem naturalnych, zdrowych rzeczy? Czy w obszarze relacji nawyk, czy też w ogóle nawyk na przykład odkładania na później zastąpisz samodyscypliną? Ty o tym decydujesz, jakie chcesz mieć nawyki. Mało tego, możesz stworzyć swoją osobistą, indywidualną, prywatną listę nawyków, jakie chcesz wdrożyć. Tylko uwaga, jeżeli będziesz chciał wdrożyć wszystkie naraz, nie wróżę ci sukcesu. Trzeba zrobić to właśnie w ten sposób, jak zrobił to Benjamin Franklin, jak zrobił to Frank Betger, czy ogromna liczba osób, która zaczęła swoją przygodę z klubem 5:55, bo tego ci jeszcze nie powiedziałem, ale codziennie o 5:55 ponad 4000 ludzi ogląda to na żywo. Kiedy pierwszy raz powiedziałem o tym, że chcę robić live'y o godzinie 5:55, ludzie pukali się w czoło i mówili, kto ci o tej porze wstanie. Normalnie robi się live'y o godzinie 18, 19 lub 20. Okazało się, że byli w błędzie. Okazuje się bowiem, że właśnie Kasia napisała, dobrze, nie wolno mówić do mnie przez pan, bo to kosztuje 100 zł. Wystawiam fakturę. I wracając do tego, możesz wdrożyć swoje osobiste nawyki w każdym obszarze. Czy to będzie w dziedzinie rozwoju osobistego, że zaczniesz pewne rzeczy robić, uczyć się,
podejmować decyzje, czy to będzie w dziedzinie finansów, czy to będzie w dziedzinie swojej pracy, czy to będzie być może przy realizacji twoich marzeń. Tak, realizacja marzeń może stać się twoim nawykiem. Większość ludzi uważa, że marzenia są dla dzieci, że są infantylne, a ja, mając prawie 61 lat, uważam, że kiedy przestajemy marzyć i je spełniać, to umiera nasza dusza. Ale to jest moje przekonanie. Czyli wracając do tego, tylko wyłączę sobie mój zegarek, bo on mi zaczął niestety wibrować, a to nie jest dobry pomysł. Czyli wracając do tego, zadajmy sobie pytanie, od czego w ogóle zacząć. Są dwie możliwości. Pierwsza, przyjmiesz 13 nawyków w klubie 5.55 i zaczniesz od porannego wstawania jako pierwszy nawyk. Druga możliwość, zacząć od tego, że zadasz sobie pytanie, gdzie chcesz być za 10, 15, 20 lat, może 30? I wtedy odpowiesz sobie na pytanie, jakie nawyki utrudniają ci dojście do tych celów, do tego miejsca, a jakie nawyki ci w tym pomogą. Na przykład codzienna złota godzina, rozwój osobisty, uczenie się, czytanie dobrych książek może być świetnym nawykiem, żeby pomóc ci na przykład dojść do określonego celu. Od czego zacząć? Właśnie od tego, od wyznaczenia, gdzie chcesz być i zdecydowania, które nawyki w tym ci pomogą. Później trzeba ograniczyć tę liczbę do 13 i zacząć od pierwszego tygodnia wdrażać ten pierwszy. Jeżeli to będzie na przykład nawyk wczesnego wstawania, bo wysypiasz się do godziny 9 lub 10, to rób to przez przynajmniej tydzień albo podejmij decyzję, że będziesz to robić przez przynajmniej 91 dni, żeby w tym czasie wdrażać kolejne nawyki. Ale przez pierwszy tydzień wdrażaj tylko ten jeden. Wstawaj przez 7 dni, czy to piątek, świątek, sobota, niedziela. Wstawaj o godzinie 5.55 czy 6.00 po to, żeby dać sobie jedną albo dwie godziny po to, żeby zacząć wdrażać kolejne nawyki. Jak pokonać opór? No, to jest wyzwanie. Mianowicie, jeżeli podejmujesz decyzję o robieniu czegoś, jest jedna na to metoda. Trzeba wyłączyć myślenie. Problem pojawia się mianowicie w momencie, kiedy na przykład weźmy na tapet poranne wstawanie. Nastawiasz budzik na przykład na godzinę 6:00. Rano budzik dzwoni i ty włączasz drzemkę. W czasie drzemki, kiedy jeszcze nie zaśniesz, zaczynasz się zastanawiać, czy to ma w ogóle sens? A może zacznę dopiero od jutra, a może od poniedziałku, a może od 1 stycznia, a może to jest bez sensu? Twój mózg podsunie ci na szybko kilka do kilkunastu argumentów, dlaczego nie wstawać. Bo mózg jest szalenie wygodny i nie lubi rzeczy nieprzyjemnych. Mózg uwielbia dopaminę. On chce, żeby było fajnie, miło, sympatycznie, przyjemnie i w ogóle, żeby była petarda. I ty nagle, kiedy on jest przyzwyczajony do tego, że wstaje o godzinie 9 lub 10, wyspany, i nagle każesz mu wstać, jeszcze idąc spać na przykład o godzinie 24 albo 1 w nocy i mówisz, masz wstać. Nie, mózg ci mówi w tym momencie, drogi przyjacielu, masz 3 do 5 argumentów na szybko, dlaczego masz teraz nie wstawać. Odłóż to po prostu w czasie, niech będzie przyjemnie. A zatem, żeby pokonać ten opór, musisz sobie zdać sprawę z tego, że on w ogóle będzie. Będzie na 100%. To jest tak jak z chodzeniem na siłownię. Od 1 stycznia siłownie się zapełniają, a już 2 tygodnie później tylko 8% osób zostaje. Którzy to są? Którzy, uwaga, wyłączyli myślenie i nie myślą o tym, że bolą mięśnie, zakwasy, że nie jest to wcale przyjemne, tylko po prostu robią to. A to wymaga właściwego podjęcia decyzji. Właściwe podjęcie decyzji polega na tym, że mówisz sobie, będę wstawał przez 7 dni, albo będę wstawał przez 91 dni, albo, uwaga, będę wstawał przez 555 dni. I tutaj historia. Moja przygoda ze wstawaniem zaczęła się od wyzwania na 30 dni.
Okazało się, że po 30 dniach oglądało mnie już ponad 500 osób rano, na żywo, w klubie 5.55. Więc nie wiedziałem, jak będę dalej prowadził klub 5.55, a ponieważ już nazwa się w pewnym sensie przyjęła, więc rzuciłem niezwykłe wyzwanie i powiedziałem na koniec 30-dniowego wyzwania, powiedziałem 555 dni, rzucam wyzwanie, żeby wstawać 555 dni codziennie. Później zdałem sobie dopiero sprawę z tego, że jest to 1,5 roku. Wow. Uwaga, to też minęło. Najciekawsze jest to, że przez 555 dni codziennie, pomimo że wędrowałem z Polski do Hiszpanii, do Santiago de Compostela prawie 3 miesiące, pomimo wędrówki też wstawałem o 5.55 i transmitowałem codziennie klub 555. Zasada jest bardzo prosta. Tak jak napisała Ania Górska, nie myśl o decyzji po decyzji. Jeżeli podejmujesz decyzję, wyłączasz myślenie na temat decyzji, po prostu robisz to. Ponieważ chcę sobie zostawić jeszcze czas na to, żeby przynajmniej dać ci trochę informacji na temat tego, które nawyki ci najbardziej pomogą w niektórych rzeczach. Chcę tylko podsumować to. Twoje nawyki zdecydują o twoim charakterze, a charakter twój zdecyduje o tym, jakim będziesz człowiekiem i jaką będziesz miał efektywność, czyli zdecyduje o twoim losie. Napisz mi teraz, proszę. Skoro te nawyki, które wdrożysz, zdecydują o twoim charakterze, a twój charakter zdecyduje o twoim losie, napisz mi proszę teraz, czy warto zacząć już dzisiaj. Tak czy nie? Czy warto na przykład dzisiaj nastawić budzik już na godzinę 22 i powiedzieć sobie, dzisiaj idę spać o godzinie 22, żeby jutro wstać o godzinie 5.55. Decyzja jak zwykle należy do ciebie. Możesz teraz powiedzieć, dobra Fryderyk, fajnie, ale zacznę od poniedziałku. Miną 72 godziny, twój mózg podsunie ci wszystkie możliwe scenariusze, żebyś tego nie zrobił. Jeżeli jednak powiesz, kładę się dzisiaj o godzinie 22 i wstaję o godzinie 6 czy też 5.55 po to, żeby przeznaczyć dwie najcenniejsze godziny o poranku dla siebie, dla najważniejszej osoby w twoim życiu. Radykalnie zmieni się sytuacja. Ty decydujesz, czy będziesz jutro w klubie 5.55, czy też wstaniesz w ogóle i po prostu zrobisz to, a może po prostu staniesz się właścicielem kursu, który już wkrótce ujrzy światło dzienne i zakupisz go dzisiaj. Po prostu ty decydujesz. Kurs, który ci o tym wszystkim opowie, jak te nawyki po kolei wdrożyć, w detalu, w szczególe. I jakie to nawyki są. Jak który z tych nawyków wdrożyć. O tym będę mówił na kursie. Dzisiaj, jak to zwykle bywa na webinarze. Dobra, powiem ci coś teraz. Większość ludzi myśli, że darmowe wartości w internecie pozwolą im się rozwinąć. To nieprawda. Prawdziwe wartości dają tylko i wyłącznie... O, przepraszam, wyłączyłem sobie Wi-Fi przed chwilą, a potem sprawdzałem jeszcze i włączyło się. Najmocniej przepraszam za to. I teraz przepraszam, ale umknęło. Dobra, miałem ci to powiedzieć. Darmowe wartości w internecie są mniej więcej na zasadzie bikini. Pokazują dużo, ale nie to, co najważniejsze. Z mojego przekonania to wynika, ponieważ sam jestem uczestnikiem kursów w internecie, kupuję bardzo dużo wartości i wydaję na to mnóstwo pieniędzy. Dlatego wiem, że tylko płatne wartości pozwolą ci się rozwinąć. Dobrze, skoro mają te nawyki zdecydować o twoim losie, to możesz zdecydować, które nawyki wdrożysz. To jest jedna z opcji. Druga, że skorzystasz z gotowca w postaci 13 nawyków, które opisałem na początku 2019 roku. I chciałbym dzisiaj przynajmniej przez najbliższe 30 minut podzielić się z tobą wiedzą na ten temat.
Ech, ta uważność. No, Kasiu, właśnie ta uważność. Przed moim dzisiejszym webinarem wyłączyłem Wi-Fi, potem chciałem sprawdzić jeszcze światło, więc je włączyłem, już zapomniałem wyłączyć. To też jest nawyk. Uważność jest nawykiem. I uwaga, pewnie już teraz wiesz, co powiem. Nie jestem idealny. Jestem na drodze do ideału. Pewnie teraz pytasz, jak długo będziesz, Fryderyk, na drodze do ideału? Już zawsze. Już powiedziałem o tym, że wdrażanie nawyków wymaga długiego czasu. Niektóre nawyki będą wymagały od ciebie miesięcy albo i lat. Mimo to warto je wdrażać. Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Większość ludzi mówi, dobra, będę wdrażał ten nawyk i poćwiczę go na przykład przez rok. Mój ulubiony okres, na który wdrażam nawyki, jest do końca życia. Bo skoro decyduję, że coś jest dla mnie dobre, przykładowo właściwe odżywianie jest dla mnie dobre, to będę robił to już do końca życia. To jest chyba oczywiste. Co myślisz w ogóle o tym, żeby dobre nawyki wdrażać już do końca życia? Co myślisz o tym? Napisz mi proszę w komentarzu, czy to jest racjonalne w ogóle, żeby wdrażając konkretne nawyki, wdrażać już je do końca życia, już po prostu palić za sobą mosty i powiedzieć, jeżeli coś jest dla mnie dobre, to będę robił to już zawsze. Na przykład teraz ci powiem coś, co cię być może zaskoczy. Ale ja już nie chcę wstawać później. Ja uwielbiam wstawanie o 4:55, ponieważ powtórzyłem to już prawie 1200 razy i mój mózg to pokochał. Ja rano, kiedy w zasadzie w 90% przypadków nie potrzebuję budzika, po prostu budzę się sam, budzę się z radością. Jest to wręcz dla mnie podniecające i teraz pewnie będziesz się śmiał, ale naprawdę tak jest. O godzinie 4:55 budzę się często wcześniej z radością. Nie ma czegoś takiego, znowu. Tak było na początku. Mało tego, nawet chyba z dwa razy zaspałem na początku, ale nie, że nie zdążyłem na 5:55, tylko że wymagało to ogromnego pośpiechu. Tak jak Kasia napisała, tu nie ma ideałów. Ja wdrożyłem nawyk wczesnego wstawania i tutaj poza wszelką dyskusją jest to mój nawyk. Po 1200 powtórzeniach. Natomiast te nawyki 13, które zacząłem wdrażać w 2019 roku, jeszcze nie wszystkie weszły. Pomimo, że robię wszystko, żeby je wdrożyć. Dlatego też zacznijmy od pierwszego nawyku. Pierwszy nawyk z 13 zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Chciałbym podzielić się z Tobą pewną definicją. Napisz mi proszę, czy wartość pod nazwą wolność jest dla Ciebie ważna? Czy to jest ważne dla Ciebie, żeby stać się z czasem wolnym człowiekiem? Jest to dla Ciebie ważne, żeby stać się wolnym człowiekiem? A zaraz zdefiniuję, czym jest wolność. Bo większość ludzi definiuje wolność jako robienie tego, na co mam w danym momencie ochotę. To nie jest wolność. To jest bycie niewolnikiem własnych emocji. Bo nam nie zawsze się chce coś robić. Dlatego też wolność to robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Tak jak napisał ktoś o pseudonimie Cryptomachine, wolność to samodyscyplina. Wolność to robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Czyli jeżeli na przykład zaplanujesz sobie, że w ciągu 10 lat staniesz się finansowo niezależnym człowiekiem i zrobisz na to plan i uwaga, dokonasz tego, to powiesz o sobie, jestem wolnym człowiekiem, bo robię to, co sobie zaplanowałem. Czy to jest logiczne? Zrobiłem to, co sobie zaplanowałem. Dlatego też trzeba zaczynać każdy dzień z gotowym planem i nie tak, jak większość ludzi robi, że planuje się tylko czas pracy. Pozdrawiam południową Francję, Kornela. Bardzo mi miło, że jesteś. Nie tylko planuję czas mojej pracy. Co ja planuję codziennie? Planuję na przykład posiłki. Planuję moją aktywność fizyczną.
Planuję to, kiedy będę spożywał ostatni posiłek i o której położę się spać. To już się stało nawykiem. Planuję na przykład to, co będę w dziedzinie moich relacji z bliskimi i przyjaciółmi robił. Planuję to, co będę robił z moimi pieniędzmi. Planuję to, co przeczytam danego dnia lub zrobię jakiś krok w kierunku poprawienia jakości swojego życia. Mało tego, planuję również to, jakie marzenia i cele będę realizował. Czyli jeżeli mam na przykład do zrealizowania konkretne marzenie, to planuję na dany dzień jeden być może krok albo jeden zasób, który chcę zdobyć, żeby dane marzenie się spełniło. Oczywiście, Olu, to się zdarza, dlatego planujemy tylko 60% czasu, żeby mieć 40% na rzeczy nieprzewidziane i na rzeczy spontaniczne. Planujemy 60% czasu, jaki mamy do dyspozycji. Czyli jeżeli mamy na przykład 12 godzin do dyspozycji, pomijając wszystkie inne czynności związane ze spaniem, jedzeniem, oporządzaniem siebie, to 60% to będzie jakieś 7-8 godzin do zaplanowania. 7 do 8 godzin, czyli planuję jakieś 60, czasami 70% czasu, jaki mam do dyspozycji. Tadeusz napisał: wolność to świadomość tego, czego się chce. Czy sama świadomość, Tadeusz, wystarczy? Sama świadomość tego nie daje. To, że my to wiemy, czego chcemy, to jeszcze nie stanowi o tym, że będziemy wolni. To stanowi o tym, że w teorii wiemy, czego chcemy, ale to ciągle nie stanowi o tym, że będziemy wolnymi ludźmi. Dlatego też zacznij każdy dzień z gotowym planem, a zobaczysz, co się wydarzy. Tylko pamiętaj o tym, planujemy wszystkie dziedziny życia, a nie tylko pracę, co robi zresztą większość ludzi. I to napisał w swojej książce pod tytułem Flow niejaki Michalczyk Szedmichali, który powiedział, że większość ludzi bez problemu planuje swoją pracę, ale kiedy wracamy po pracy do domu, kompletnie nie mamy planu i wpadamy w automat. Czy ten automat to jest scrollowanie internetu, czy to jest granie na konsoli, czy to jest oglądanie telewizji? Ja nie wiem, jak to jest u ciebie. Ja mam wypracowane swoje nawyki, kiedy mam wolny czas. Albo robię to po prostu zgodnie z planem, który mam na dany dzień. Wolność to robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Oczywiście, Tadeusz, zgadzam się z tobą, że trzeba mieć świadomość tego, czego chcemy. I to jest pierwszy krok. Natomiast jeżeli nie mam świadomości tego, czego pragnę, tego, czego chcę, no to jest pierwszy krok, żeby to zrobić. Czyli pierwszy nawyk mamy już. Tak naprawdę chcę sobie rozplanować mój czas, żeby we właściwy sposób ci to przekazać. Co myślisz? Tak jak napisał Robert Florkowski, dobry plan to dobry początek. A Ewa Kim Kiczmal napisała: po webinarze idę zaplanować jutrzejszy dzień. 60% czasu zaplanuj i uwzględnij proszę wszystko. Nie przeplanuj, bo wtedy się wszystko rozjeżdża. Ale myślę, że jeżeli zrobisz z tego nawyk, że w ogóle zaczniesz planować, to z czasem zaczniesz stawać się ekspertem w planowaniu. Bo pewnie twój pierwszy plan będzie niespecjalnie dobry, ale jak zaczniemy to powtarzać, to z czasem dojdziesz do perfekcji. O tym jestem w 100% przekonany. Drugi nawyk w klubie 555 to bądź panem swoich emocji. No cóż, przeważająca większość ludzi zrzuca odpowiedzialność na wszystkich, na wszystko i mówi: taki już jestem porywczy, mam tendencję do marudzenia, narzekania, mam tendencje i tak dalej. Mówię: niestety, ale moje emocje mną rządzą. Możesz być panem swoich emocji, ale też możesz być ich niewolnikiem. Bardzo prosty przykład. Kiedy mówimy o porannym wstawaniu, najczęściej mówimy: mi się nie chce. A to oznacza, że jesteś niewolnikiem swojego mi się. To jest emocja. Nie chce mi się. Logiczny umysł podpowiadał ci: będzie, zrób to. To jest ważne.
Zresztą czytając Fenomen Poranka, czy Robina Sharmę, Klub Piątej, czy wiele, wiele innych książek, które traktują o porannym wstawaniu, tam pozyskasz dziesiątki, setki argumentów przemawiających za tym, żeby wstawać o godzinie 6 rano, czy nawet o 5. Są tacy, którzy wstają tak jak ja właśnie o 5. Ale jeżeli będziesz niewolnikiem swoich emocji, polegniesz. Dlaczego? Dlatego, że twoje misie będzie ci mówiło: dobra, nie rób tego, wyśpij się, masz jeszcze czas, żeby wdrożyć swoje nawyki. W końcu jesteś młody i trzeba, i tutaj masz szereg. To właśnie misie podsunie ci nowe, w cudzysłowie, logiczne argumenty. Nowe logiczne argumenty. Bądź panem swoich emocji oznacza również na przykład to, że przestaniesz narzekać. Ponieważ to jest efekt pewnej emocji, że my czujemy potrzebę uzewnętrznienia tego, że nam się coś nie podoba. Jeżeli jesteś panem swoich emocji, nikt bez twojej zgody nie jest w stanie wywołać u ciebie tego rodzaju zjawiska jak negatywne emocje. Po prostu. A wszystko zaczyna się od tego, że przestajemy osądzać. To właśnie osądzanie, czyli ciągłe osądzanie, o jakie nieszczęście mi się wydarzyło, albo ten to jest debil, ten jest głupi, a ten jest w ogóle kretyn. I zaczynamy narzekać. Zaczynamy narzekać i uwaga, zaczniemy krytykować, albo zaczniemy na przykład hejtować, tak jak właśnie się to pojawiło teraz. Zaczynamy hejtować, bo nam się nie podoba ten człowiek, bo go osądziliśmy, że zrobił coś kiedyś, w związku z czym ten osąd jest tak mocny, że mamy silną potrzebę, żeby krytykować i osądzać. Ale wiesz co? Dobra wiadomość jest taka, że hejterzy niszczą sobie mózg. Tak. Hejterzy niszczą sobie swój mózg. Ten, których to dotyczy, mają na to wywalone. Natomiast sami sobie niszczą mózg, nie wiedząc o tym, i ja im współczuję. Tym wszystkim, którzy pojawiają się specjalnie u kogoś na webinarze lub live'ie, żeby pisać na jego temat straszne rzeczy. No ale dobrze. Jestem panem moich emocji i mam generalnie to gdzieś. Natomiast współczuję troszeczkę takim ludziom, którzy specjalnie po to zakładają konta. Kiedy jesteś panem swoich emocji, nie będzie to narobiło na tobie żadnego wrażenia. Będziesz po prostu wiedział, że to jest podatek od sukcesu. Przestaniesz osądzać, przestaniesz narzekać, nie będziesz czuł potrzeby krytykowania. Będziesz panem swoich emocji. Staniesz się dojrzałym człowiekiem, tak jak pisze Daniel Goleman. Dzisiaj dojrzałość jest często zjawiskiem tego, że potrafimy zapanować nad emocjami. Do tego cię szczerze zachęcam, żeby ten właśnie nawyk wdrożyć. Praktykuj uważność. Ja może sięgnę jeszcze tylko do mojej ściągi, żeby naprawdę we właściwej kolejności podać ci nawyki. Praktykuj uważność. To jest ten nawyk, który, jak dzisiaj zauważyliście, u mnie jeszcze nie całkiem zadziałał. Pomimo, że staję się od lat już coraz bardziej uważnym człowiekiem, praktykuję to na wszelkie możliwe sposoby. Czy to uprawiając, czy też trenując medytację, spędzając dużo czasu na myśleniu o rzeczach ważnych. Właściwie to wiele rzeczy już u mnie siedzi. Na przykład to, że jestem tu i teraz prawie cały czas. Oprócz tych chwil, które specjalnie przeznaczam na przykład, żeby przemyśleć to, co miało miejsce w czasie mojej złotej godziny, czy to będzie następny nawyk, już piąty, na przykład pracuję w ogrodzie moich marzeń. Ale wróćmy do uważności. Bycie tu i teraz to pełna świadomość życia. To zwrócenie uwagi na to, co się w danym momencie wokół ciebie dzieje. To zwrócenie uwagi na to, co robię. Na przykład wiem, co zrobiłem w danym momencie, gdzie położyłem klucze od samochodu czy od mieszkania, czy wyłączyłem na przykład żelazko wychodząc z mieszkania. Jak widzisz, przed chwilą była drobna wpadka, ponieważ nie wyłączyłem telefonu tuż przed webinarem i w związku z czym rozległ się jego sygnał.
za co serdecznie przepraszam. Praktykowanie uważności to ćwiczenie uwagi na tym, co się dzieje. Można to robić na wiele sposobów. Ten nawyk wdrażamy w ten sposób, że przeznaczamy specjalnie czas, na przykład na medytację. Na wsłuchanie się najpierw w swój oddech. Później zaczynamy dostrzegać to, co się wokół nas dzieje. Czujemy. Widzimy. Na przykład jadąc samochodem, możesz zacząć praktykować uważność przez to, że dostrzegać będziesz piękno tego świata. Na przykład drzewa zmieniające kolory. Albo na przykład wsłuchasz się w swoje myśli. Jakie one w danym momencie są? Czy emocje? Jakie emocje ci towarzyszą? Czy Iwoncia Golko pyta, czy słucham muzyki? Medytuję najczęściej w ciszy. Zamykam się po prostu w czterech ścianach. I czy się można zmusić do medytacji? Tak, można to zrobić. Po prostu trzeba się skupić na oddechu. Oczywiście, że można jeździć autem bez muzyki, audiobooka. Jednym z moich nawyków jest to, że nie włączam radia w samochodzie. Ktoś, kto mnie zna bliżej, wie, że kiedy wsiada się do mnie do samochodu i ja odpalam silnik, to nie włącza się radio. Po prostu jest stale w stanie off. Że moim nawykiem jest to, że jeżeli chcę posłuchać czegoś, to muszę włączyć radio. Mój nawyk to jest wyłączone radio. Właściwie nie słucham już od 20 lat, może nawet dłużej, radia w samochodzie, ponieważ wiesz, co to jest, prawda? Czy naprawdę zależy mi na tym, żeby te rzeczy trafiały do mojego mózgu, które wywołują tyle negatywnych emocji? Naprawdę można żyć bez tego. Można to przeczytać, poświęcając na to kilka minut w ciągu dnia. Ale to też jest nawyk. O takim nawyku między innymi pisze Stephen Covey w książce 7 nawyków skutecznego działania, którą zresztą to jest druga książka, o której obiecałem ci powiedzieć. To jest książka dla mnie pewnego rodzaju fundament. I to jest też jeden z nawyków. O, zaczynam skakać troszeczkę po nawykach, ale wybacz proszę, może to też jest dobre. Jednym z nawyków jest bycie proaktywnym. Proaktywność polega na tym, że za każdym razem, kiedy otrzymuję jakiś bodziec i muszę podjąć jakąś decyzję, to robię to w sposób świadomy. Przykładowo, jeżeli ktoś mnie obraża albo próbuje obrazić, bo ja nie obrażam mnie, bo nie obrażam mnie, bo to ja decyduję o tym, czy mnie coś obraża, czy nie. Jeżeli ktoś mnie próbuje obrażać, to mogę podjąć decyzję o tym, że nie reaguję. Jeżeli ktoś na ulicy pokazuje międzynarodowy znak pokoju na przykład, przepraszam, to ja się mogę uśmiechnąć i pomachać mu ręką. Nie muszę reagować w ten sposób, że podejdę do niego i powiem mu kilka przykrych słów. Po co? Na tym polega nawyk proaktywności, że mogę zmieniać moje zachowanie w zgodzie z moimi wartościami, świadomie i celowo. To jest nawyk proaktywności. Mogę po prostu dawać sobie za każdym razem, kiedy się coś dzieje, dawać sobie właściwą ilość czasu na to, żeby podjąć decyzję. Z czasem staje się to nawykiem, że podejmujesz decyzję w zgodzie ze swoimi wartościami. Tak na marginesie, trzeba koniecznie znać swoje wartości, żeby w zgodzie z nimi móc podejmować decyzje. Statystyka mówi, że tylko 1% ludzi na świecie odkryło swoje prawdziwe wartości, bo ich nie można wyznaczyć. Je trzeba odkryć. Odkryć wartości, w zgodzie z którymi po prostu dzisiaj żyjemy. I dopiero wtedy, na drodze zmiany nawyków, możemy je ewentualnie zmieniać na takie, które chcemy mieć. No i dobrze, idźmy dalej. Nawyk czwarty. Myśl codziennie o swoich pieniądzach. Tu muszę powiedzieć o bardzo ważnej sprawie. Wiele lat temu, kiedy dotarło do mnie, że chcę być szczęśliwy, podobnie jak starożytni,
utworzyłem coś takiego, co nazywam heksagonem szczęścia. To jest sześć dziedzin naszego życia. Uwaga, to jest sześć dziedzin, które warto je praktykować w czasach, kiedy nie muszę podejmować trudnych decyzji. Sześć dziedzin, czyli praca, finanse, zdrowie, relacje, czas dla siebie i permanentny rozwój osobisty. To jest sześć obszarów, gdzie dobrze je mieć jako wartości w czasach, kiedy nie ma kryzysu, nie ma problemów, dzieje się wszystko dobrze. Wtedy warto żyć w zgodzie z heksagonem szczęścia, kiedy nie muszę podejmować trudnych decyzji. I jednym z tych obszarów, jak zauważyłeś, są właśnie finanse. Niestety jest wiele stereotypów na temat pieniędzy, które mówią, że na przykład pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Albo, że pieniądze szczęścia nie dają. Albo, że pieniądze to nie wszystko. Albo, że pieniądze psują charakter. To dlatego trzeba zrobić nawykiem myślenie o pieniądzach, żeby w pewnym momencie zrozumieć, że pieniądze są uniwersalnym nośnikiem wartości, że nie są ani dobre, ani złe, tylko po prostu są naszym nieodłącznym towarzyszem w naszym życiu. I czym więcej będziemy mieć pieniędzy, temu poświęcamy ten nawyk, to myślenie, jak więcej zarabiać, jak właściwie wydawać pieniądze, czyli na co, jak być może je pomnażać. To jest nawyk, dzięki któremu staniesz się nie tylko zamożnym, ale i bogatym człowiekiem. Pytasz jeszcze raz, Greg, jaki był piąty punkt heksagonu? Powtarzam, praca, finanse, zdrowie, relacje, czas dla siebie i rozwój osobisty. To jest sześć obszarów, które będą miały kluczowy wpływ na twoje życie. Uwaga, każdy z nich jest tak samo ważny. To jest najtrudniejsze do zrozumienia i nie jest to dzisiaj czas, żeby o tym mówić. Czwarty nawyk, myśl codziennie o swoich pieniądzach. Natomiast piąty, uwielbiam. To jest codzienna praca w ogrodzie swoich marzeń. Ja kiedyś sobie wyobraziłem, ponieważ ponad 20 lat temu założyłem przy moim domu ogród, który jest dzisiaj przepiękny, gęsty, ogromny. Rosną w nim sporej wielkości już drzewa. Są dęby, są buki, jest piękny klon, kasztanowiec, jest jesion. Jest całkiem sporo przepięknych drzew, ale też są rośliny jednoroczne, krzewy. I pomyślałem sobie, że tak jest z naszymi marzeniami. Że jeżeli stworzysz listę swoich marzeń i będziesz nad nimi pracował, to będzie to przypominać troszeczkę pracę w ogrodzie. Że będą marzenia te małe, jak rośliny jednoroczne lub jak maciejka, która wyrasta na przykład po kilku już tygodniach i przepięknie pachnie. Trzeba pisać również te małe marzenia. Te drobne, które możesz spełnić. Po prostu tak. Ale też trzeba pisać te ogromne marzenia. Że one wyrastają na przykład tak jak mój dąb przy domu wyrasta już od 22 lat i jest przepiękny. Czy to cię przekonuje? Czy to cię przekonuje, że będą marzenia takie jak drzewa, ogromne, do których trzeba po prostu dorosnąć? Ale trzeba nad nimi też pracować często. Trzeba doglądać, czy jest to właściwe miejsce. Czasami trzeba to ponawozić. Jeżeli chcesz, żeby wyrosły piękne owoce na twoich drzewach, trzeba je przycinać, trzeba sprawdzać. Czyli nawyk codziennego myślenia o tym, co jeszcze chcesz w życiu osiągnąć, jakie marzenia chcesz spełnić. To jest nawyk myślenia o tym, co ma być. Bo nawykiem jest też myślenie ciągłe o przeszłości. I znam wielu ludzi, którzy ciągle babrają się w przeszłości, nie będąc historykami. To nie jest do końca dobry nawyk. Oczywiście nie powiedziałem też, że nie wolno w ogóle myśleć o przeszłości, bo z przeszłości trzeba wyciągać wnioski, ale przeszłość jest niezmienialna. Nie możemy już nic zrobić. Możesz tylko pracować w ogrodzie swoich marzeń codziennie, na przykład przez pół godziny. Najczęściej to już wystarcza. I patrzeć się, jakie marzenie możesz spełnić na bazie dzisiejszych zasobów i możliwości. I po prostu zrobić to. Po prostu zrobić to. Agnieszka Dąbrowska, większość marzeń nie wyszło, to dlatego trzeba marzyć dalej, żeby ci dusza nie umarła. Szósty nawyk, który jest, uwaga, genialny. Bądź życzliwy dla świata.
Na początku mojej przygody ze sprzedażą trafiłem na wyjątkowego nauczyciela. Trafiłem na wyjątkowego nauczyciela, który powiedział mi, że kiedy będę życzliwy dla ludzi, i to jest fundament sprzedaży, to będzie to wracać do mnie 10-krotnie wzmocnione. Ja w swojej naiwności myślałem, że mam to robić w stosunku do swoich klientów i że oni będą dla mnie życzliwi. Otóż okazało się, że to nieprawda. Nawyk ten dotyczy wszystkich ludzi i wszystkich zjawisk. Bądź życzliwy dla świata. To nie oznacza, że mam dla kogoś coś robić za darmo. To nie oznacza, że mam być naiwny i wierzyć każdemu. Mam być życzliwy, czyli każdemu życzyć dobrze. Myśleć dobrze o świecie, w którym żyjemy. Myśleć dobrze o ludziach, o zwierzętach, o roślinach. I robić wszystko, żeby świat stawał się lepszy. To jest właśnie ten nawyk. Bycie życzliwym dla świata. Chyba dzisiaj zabraknie mi czasu już na omówienie wszystkich nawyków, ale może wspomnę teraz o nawyku 7. Dobra, powiem jeszcze później o jednym albo dwóch króciutko. Jest taka historia, którą opisał Brian Tracy w swojej książce. Mianowicie spotkał kiedyś gdzieś na dworcu niejakiego Kopa Kobmajera, który napisał książkę na temat 1000 sposobów osiągania sukcesu. I zadał mu pytanie, który z tych 1000 sposobów jest najważniejszy. Tenże odparł: samodyscyplina. Samodyscyplina. 7 nawyk. Bądź zdyscyplinowany i wytrwały. Samodyscyplina to nawyk, który sprawi, że wszystkie inne zadziałają, powiedział Kobmajer. Brak tego nawyku spowoduje, że prawdopodobnie żaden z innych nawyków nie zadziała. To właśnie samodyscyplina, którą możesz zacząć trenować poprzez poranne wstawanie. Powiesz sobie dzisiaj na przykład i podejmiesz taką decyzję. Jeżeli podejmiesz taką decyzję, że będziesz od dzisiaj przez 555 dni wstawać o godzinie 5:55 i to zrobisz, przysięgam ci, twój mięsień samodyscypliny będzie dużo, dużo mocniejszy. Bez tego nawyku prawdopodobnie żadne inne nie zadziałają. Jednym z piękniejszych nawyków, 8, wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i rozwój. Nawyk, który jest nawykiem szalenie racjonalnym. Trzeba w swoim planie wyznaczyć czas, kiedy nikt ci nie przeszkadza, na tak zwaną złotą godzinę. W tym czasie przemyślisz pewne rzeczy, może wtedy właśnie podejmiesz ważne decyzje. Być może zdobędziesz w tym czasie nową wiedzę, przeczytasz fragment dobrej książki z dziedziny rozwoju osobistego, bo być może tego, możesz tego nie wiedzieć, ale książki na temat rozwoju osobistego czyta się zupełnie inaczej niż książki beletrystykę, powieści. Czyta się zupełnie inaczej. Książki, które chcemy, aby poprawiły nasze życie, są poradnikami. Musimy czytać partiami. Możesz oczywiście przeczytać od deski do deski, a później dopiero zacząć to wdrażać, ale po kolei. Przeczytanie tylko i odłożenie jej na półkę niewiele wniesie do twojego życia. Warto skupić się na konkretnych książkach i tu już chcę ci powiedzieć, że warto też dobrać książki do swojej osobowości, dobrać książki do tego, co chcesz osiągnąć, a nie w sposób przypadkowy brać tak jak leci albo ktoś ci polecił ze znajomych, że jest dobra. Czy ta książka jest dobra dla ciebie w danym momencie? Max pisze, czym jest rozwój osobisty. Większość myśli, że ezoteryka. To nie jest ezoteryka. Rozwój osobisty to zdobywanie doświadczeń. To nawet nie jest zdobywanie wiedzy. To zdobywanie doświadczeń. I wreszcie ostatni. Powiem ci jeszcze, że kolejny nawyk to najpierw zrozum, później podnieś swoją samoocenę, asertywność, żyj proaktywnie, dbaj codziennie o swoje zdrowie i stosuj zasadę wygrana, wygrana i synergię. To reszta nawyków. Powiem tylko jeszcze o jednym. Jednym z najpiękniejszych nawyków jest nawyk najpierw zrozum. Najpierw zrozum życie. Zrozum świat. Zacznij rozumieć ludzi. Zacznij rozumieć siebie.
Zacznij poznawać życie po to, żeby nie tylko wiedzieć o nim cokolwiek, ale rozumieć, jak wszystko działa. Przykładowo, kiedy zrozumiałem życie, to już wiem, że nie ma w nim nic za darmo. Że jeżeli się dzieje coś złego, to wiem, że to przeminie. To są proste rzeczy, banalne, ale trzeba zrozumieć, jak działa świat. Że nie ma w nim nic za darmo. Że za darmo jest tylko ser w pułapce na myszy. Jeżeli to rozumiemy, nagle mamy zupełnie do świata inne podejście. Nic nie trwa wiecznie na tym świecie, to też trzeba wiedzieć. Cóż, moi drodzy, poznaliśmy, ja wyczerpałem moją godzinę teraz i chciałbym może prosić, żebym mógł powiedzieć coś o tym kursie, który będzie już wkrótce do dyspozycji i chciałbym, abyś po prostu z niego dzisiaj skorzystał. Kupił kurs, który opowie ci o tym, jak wdrażać nawyki, jak stać się efektywnym człowiekiem, jak zrobić to w sposób w miarę prosty i łatwy. I pytanie do ciebie jest następujące. Czy masz tak czasami, że zaczynasz jakiś projekt i go nie kończysz? Albo na przykład chcesz zacząć wcześniej wstawać, ale próbowałeś. Być może nie wiesz, że próbowanie jest pewnego rodzaju programowaniem klęski. Że masz opór przed wykonywaniem pewnych zadań i nie wiesz dlaczego, po prostu ich nie lubisz i nie wiesz, dlaczego mózg podsuwa ci na przykład to, żeby tego nie robić. Wiesz już, żeś przeczytałeś być może u Briana Tracy, że powtórzyłeś to 21 dni i zrezygnowany mówisz, u mnie to nie działa, co jest ze mną nie tak. Że chcesz wyrobić wprawdzie ten nawyk, ale napotykasz ciągle na kolejne trudności i nie funkcjonuje to u ciebie. Masz tak? Chcesz to zmienić? To opowiem ci w tym kursie, co zyskasz. Przede wszystkim na pewno nauczę cię, jak wdrażać nawyki w życie. Pokażę ci specjalny wykres mojego autorstwa, że zrozumiesz, jak to zrobić, żeby nawet najbardziej nielubiane przez ciebie czynności wdrożyć w życie. Staniesz się po prostu zdyscyplinowanym człowiekiem. Tutaj za tym się kryje całkiem sporo przyczyn, że nasza dyscyplina nie działa. Między innymi będziemy mówić w kursie o tym, jak podnosić permanentnie swoją energię, bo to właśnie energia, którą rano codziennie dysponujesz lub jej brak, zdecydują o tym, że będziesz miał samodyscyplinę lub twój organizm zarezerwuje sobie na inne zjawiska energię i niestety nie zadziała. Jedno jest pewne, że jeżeli staniesz się osobą zdyscyplinowaną i wytrwałą, będzie to miało ogromny wpływ na twoje poczucie własnej wartości. Podniesie się twoja samoocena, staniesz się asertywnym człowiekiem. Będziesz potrafił dzięki energii, którą dysponujesz, będziesz potrafił powiedzieć tak temu, czego pragniesz i nie powiesz temu, czego się chcesz pozbyć. Ale co jeszcze? Każdy marzy o tym, żeby mieć kontrolę nad swoim życiem, żeby stać się wolnym człowiekiem, bo to właśnie kontrola kojarzy mi się z wolnością. Nie wierzysz? To właśnie sprawowanie kontroli nad tym, co robię, jak robię, jakie nawyki wdrażam. Jakie działania wykonam konkretnego dnia, czy wdrożę w ogóle to, co zamierzam, jakie osiągnę cele i marzenia. Jeżeli wdrożysz te nawyki do swojej rutyny, takie na przykład jak wczesne wstawanie, czy na przykład, o tym jeszcze nie mówiłem, ale uwaga, kiedy otwieram oczy, przemywam rano twarz, idę do kuchni i najpierw wypijam prawie pół litra wody. Po co? Po to, żeby nawodnić mój organizm. To jest też nawyk. Czy twoim nawykiem będzie poranne czytanie dobrej książki, czy będzie to planowanie dnia, czy dowolna inna rzecz? Uwaga, to jest najważniejsze pytanie, bo ty też masz takie rzeczy, których nie robisz. Ale wiesz, że gdybyś je zaczął robić, to radykalnie poprawiłaby się jakość twojego życia. Uwaga,
Kurs będzie złożony z określonych modułów, o których Ci teraz chcę powiedzieć. Moduł pierwszy, od czego w ogóle zacząć? Czyli na przykład zaczynaj z gotowym planem. Idź do celu, myśl, decyzja, plan, działanie. Wszystko na tym świecie, co jest i egzystuje fizycznie, powstaje właśnie na tej drodze. Najpierw jest myśl, decyzja, później plan i wreszcie działanie. Cokolwiek weźmiesz dzisiaj do ręki w sensie fizycznym, powstawało to na drodze tych trzech rzeczy. Dzięki temu modułowi zrozumiesz, czym w ogóle nawyk jest, zrozumiesz sens automatyzowania, poznasz siebie i będziesz gotów na zmiany. Już w module następnym będzie, jak pokonać opór, czyli na przykład jak poradzić sobie z rozpoczynaniem. Mało kto wie na przykład, że żeby zacząć, trzeba najpierw zaplanować. Ten plan bardzo często nie wypali, tak jak tutaj napisałem, że pierwsze plany zawodzą, one prawie zawsze zawodzą, ale są niezbędne po to, żeby w ogóle zrobić pierwszy krok, żeby uporać się ze strachem przed porażką, żeby przestać mieć pretensje do siebie, wybaczyć sobie i opuścić swoją strefę komfortu, czyli jak pokonać opór, to już będzie w module drugim. Moduł trzeci, ile będziesz potrzebował czasu? No tutaj na pewno nie ominiemy tego, jak doprowadzić do tego, że będziesz odpowiednio zorganizowany, żeby uniknąć pewnego rodzaju problemu z pozorowaniem działań. Będzie, jak wyznaczyć czas na indywidualne myślenie i rozwój, jakie są fakty i mity na temat tego, ile potrzeba czasu. O tym dzisiaj mówiłem, że czasami będzie trzeba zdecydowanie więcej powtórzeń danej czynności. Opowiem Ci w tym miejscu, jak prowadzić dziennik rozwoju i jakie będą pierwsze symptomy tego, że nawyk już u Ciebie działa. Kolejny moduł pokaże, które nawyki są tak zwane uniwersalne i uwaga, zdecydowanie poprawią Twoją skuteczność. Mowa o 13 nawykach, o których można powiedzieć, że wszystkie 13 decydują. Natomiast ważne jest, aby zacząć od spraw absolutnie najważniejszych. To też jest nawyk, o którym pisze Stephen Covey. O tym, że będzie to samodyscyplina, że potrzebne będzie Twoje osobiste zwycięstwo nad sobą, żeby odnosić sukcesy publiczne. Jak w tym momencie przez nawyki realizować swoje marzenia przede wszystkim. W module piątym opowiem Ci o tym, jaka jest istota planowania zmian, czyli jakie kryteria trzeba przyjąć, żeby w ogóle zmiany nastąpiły. Od czego trzeba zacząć? Monotonia powtarzalności oczywiście będzie Ci towarzyszyć przez jakiś czas na początku. Będzie tak, że na początku będzie pewnego rodzaju euforia, później nastąpi zawsze. Przy wdrożeniu nowego nawyku będzie pojawiała się frustracja. Ale jeżeli będziesz konsekwentny w działaniu i wypracujesz sobie wewnętrzną motywację do tego, na przykład wszystkim dookoła opowiesz o tym głośno. Na przykład ja, kiedy obwieściłem głośno, że będę przez 6602 dni wstawał o godzinie 4:55, czyli 18 lat, nie mam wyboru. Po prostu trzeba to zrobić. Czy trzeba wyznaczać granice? O tym opowiem jeszcze w module piątym. Natomiast już w kolejnym module, który zaraz się pojawi, co będzie miało wpływ na to? Przede wszystkim weźmiesz za siebie odpowiedzialność. Tak na marginesie. Klub 555 ma 5 wartości, z czego pierwszy z nich to właśnie jest odpowiedzialność, to życzliwość, to balans w życiu, to rozwój osobisty i wreszcie samodyscyplina. Czy teraz poranne wstawanie pomoże Ci w tym? Jestem o tym przekonany. Jak stać się panem swoich emocji i żeby Twoje misie nie miało wpływu na to, jak będą wyglądały Twoje dni? Ale też opowiem Ci o jednej zasadzie, która towarzyszy mi od prawie 30 lat. Opowiem Ci o zasadzie Paracelsusa. O zasadzie Paracelsusa, która mówi, że nie ma na tym świecie ani trucizn, ani lekarstw. W otaczającym nas świecie są substancje, a wszystko będzie zależało od dawki, czy coś jest trucizną,
czy lekarstwem. Więc nie musisz być takim hardkorem, jak to się mówi, jak ja. Możesz czasami powiedzieć sobie, dobra, to działa, jeden dzień wstaje później. Chyba że zdecydujesz, że 555 dni, to dopiero po tych 555 dniach wolno ci to zrobić. Ja przez to przeszedłem, więc mogę ci powiedzieć, da się. Na pewno warto będzie stać się pozytywnie myślącym człowiekiem, bo uwaga, optymiści nie tylko żyją dłużej i są zdrowi, ale łatwiej jest im wdrażać nawyki, ponieważ postrzegają siebie jako silniejszych od otoczenia. Co jest w kolejnym module? Zaraz zobaczymy na planszy. A właśnie, co jest ważne? Dzięki temu, jeżeli skorzystasz teraz z naszej propozycji i wykupisz ten kurs, otrzymasz specjalny certyfikat potwierdzający ukończenie tego szkolenia. Będziesz mógł sobie go powiesić na ścianie, pokazać swojemu pracodawcy, czy też samemu mieć satysfakcję z tego powodu, że ukończyłeś tak wyjątkowy kurs. Specjalny certyfikat, który podniesie poczucie twojej wartości. Uwaga, masz 14 dni gwarancji. Co to znaczy? Ja jestem przekonany, że to szkolenie da ci ogromną wartość. Dlatego daję ci 100% bezpieczeństwa. Jeżeli w ciągu 2 tygodni od zakupu stwierdzisz, że szkolenie nic ci nie dało, zwrócimy ci pieniądze. Tak po prostu. Czy to jest fair? Oceń sam teraz. Czy to jest w porządku? Uwaga, twoja inwestycja w siebie to 397 zł dla pierwszych 100 osób. 397 zł na rok to tylko złotówka i 9 groszy dziennie. Sam oceń teraz, jeżeli chcesz zmienić cokolwiek w swoim życiu i jesteś na to zdecydowany, to po prostu zrób to teraz. Zdecyduj, że już od teraz przez inwestycje w siebie chcesz dołączyć do ludzi, do grupy ludzi, którzy po prostu osiągają sukcesy. To, że jesteś tutaj na tym webinarze, świadczy o tym, że jest jakiś deficyt w twoim życiu, że być może nie wszystko jest idealne. Na zakończenie powiem, nie jesteś sam. Każdy człowiek, który żyje, ma problemy do zrealizowania. Jest tylko jedno pytanie, czy bierzemy je na klatę i idziemy step by step w kierunku rozwiązania problemu, czy mówimy, nie da się i zaczynamy szukać dalej darmowych wartości. No, myślę, że na dzisiaj wystarczy. Widzę, że Patryk już do mnie dołączył teraz. Cieszę się, Patryk, że jesteś już, bo... To ja dziękuję, Fryderyku, za twoją ponad godzinę. Byłem zaczarowany i wsłuchany i mam nadzieję, że kilka nawyków mi się uda wypracować, bo przyznam, że pewne cele już mam postawione. Trochę przez ciebie. Dołączysz do klubu 5.55, rozumiem. Jutro się widzimy, tak? No. Ja też tutaj chcę powiedzieć troszkę o tym kursie, bo połączyliśmy siły dlatego z Fryderykiem, bo Fryderyk, jakim jest człowiekiem, chyba nie muszę już przedstawiać po tym webinarze. Chcę zostać z kolei, specjalizuję się w tworzeniu najwyższej jakości kursów online w Polsce i tak sobie zamarzyliśmy, żeby stworzyć wyjątkowy kurs naprawdę pięknej jakości hollywoodzkiej, ale też z hollywoodzką merytoryką, czyli twoją, Fryderyku, żeby połączyć tutaj nasze dwa światy i stworzyć absolutnie produkt wyjątkowy. Teraz trwa przedsprzedaż tego produktu. To jest cena najniższa, jaka będzie kiedykolwiek. Potem, kiedy już ten kurs będzie dostępny, wyprodukowany, to ta cena pójdzie w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście, to śmiało piszcie. Pytanie jest ze strony Magdy Ratajskiej, czy ja prowadzę to szkolenie? Tak, to jest mój autorski kurs. Oczywiście jest to kurs Fryderyka, będzie on dostępny, przypuszczam, w okolicach listopada, będziemy go już niebawem kręcić, ale jak chcemy mieć hollywoodzką jakość, musimy go dobrze zmontować. To oferta jest dla pierwszych 100 osób, troszkę sprawdzamy, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, ślijcie je oczywiście na naszego maila, zaraz wam się tutaj wyświetli. kontakt@chcezostać.pl, na pewno wam pomożemy, na każde pytanie odpowiemy. Myślę, że certyfikat od Fryderyka to będzie miły dodatek, ale to nie jest kwintesencja tego, co nam da ten kurs, bo ja sam, wprowadzając jeden mały nawyk, też dzięki twojej inspiracji, Fryderyku, już wiem, co potrafi to zmienić z życiem i to naprawdę z całym życiem.
więc zastanawiam się, co się może wydarzyć, jeżeli tych nawyków będzie kilka lub kilkanaście. Bardzo często widzę tutaj, że ktoś pyta, jak wykupić kurs, więc tu się pojawia przede wszystkim napisz na kontakt @chcezostać.pl. Link pojawia się na samym dole. Link się pojawia tutaj w komentarzach, więc można skorzystać z tego linku i dokonać zakupu. Też możecie sprawdzić swoje maile, jeżeli tutaj byliście zapisani na mailu, dostajecie obiecany prezent, to jest obiecany PDF dla Was. Jutro rano wszyscy, którzy zostawili maila, dostaną obiecany prezent, to macie jak w banku. Również dla spóźniarskich jutro będzie nagranie webinaru, które będzie dostępne 24 godziny, więc jak ktoś nie obejrzał całości, warto zajrzeć na maila, tam będzie możliwość powtórki naszego tutaj webinaru z Fryderykiem, ponad godzina 15, już jak teraz patrzę wartości od Fryderyka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeszcze raz możecie teraz w komentarzu napisać lub na naszego maila. Fryderyku, według Ciebie, tak w trzech słowach, co na przykład mi, jeżeli obejrzę ten kurs, który zresztą przecież wyprodukujemy, co on może mi dać? Mi, Patrykowi, ja może tylko zacznę jeszcze od tego, Patryk, żeby powiedzieć, że ta propozycja jest aktualna do 4 października. Lub dla pierwszych 100 osób. Lub dla pierwszych 100 osób. Natomiast nie przedłużamy tego już później. Natomiast powiem tak, jak zrobisz te rzeczy, bo to jest bardzo ważne zdanie. Jeżeli wdrożysz te rzeczy, o których powiem na kursie, daję Ci gwarancję, że radykalnie zmieni się Twoje życie na lepsze, to znaczy staniesz się bardziej efektywnym człowiekiem poprzez to, że będziesz bardziej zdyscyplinowany, bardziej uważny i zaczniesz pracować w zgodzie z pewnym wytyczonym przez Ciebie kierunkiem, to znaczy zaczniesz posługiwać się dzięki temu nie tylko zegarem, ale również kompasem. Mowa tutaj na przykład o tym, żeby kierować się swoimi marzeniami przy podejmowaniu decyzji, czy też być bardziej proaktywnym człowiekiem. Dam jeszcze dwie informacje, które mogą być mega cenne dla tutaj naszych oglądających. O dwóch rzeczach nie wspomnieliśmy. Jedna to wszyscy kursanci będą mieli dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, tylko dla kursantów, gdzie Fryderyk będzie miał pieczę nad tą grupą. Oraz druga rzecz, w ramach kursu będą dwa szkolenia live właśnie w tej grupie, tylko dla kursantów z Fryderykiem, mniejsza zamknięta grupa, taka zamknięta, będzie możliwość, żeby konkretne pytania Fryderyk Ci zadać, także myślę, że każdy, jeżeli będzie miał bezpośrednią sprawę do Ciebie, to na takim właśnie live'ie, na szkoleniu live w naszej grupie będzie na to czas i przestrzeń. Tutaj widzę też, że ludzie maile zostawiają. Moi drodzy, prośba do Was serdeczna, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie proszę na naszego maila kontakt@chcezostać.pl, bo nie wiem, czy my jesteśmy w stanie teraz te wszystkie maile na szybko zebrać i do Was napisać, co z chęcią byśmy zrobili, więc być może i tak się wydarzy, ale jeżeli macie możliwość, tutaj macie maila kontakt@chcezostać.pl. Obiecuję Wam, że odpowiedź dostaniecie. Zaraz zobaczę, moi drodzy, dostaję informację, że zostało chyba 54 miejsca zostały z tego, co dostałem teraz informację. Więc być może, Fryderyku, nawet do poniedziałku nie trzeba będzie czekać, to 100 miejsc się już zapełni wcześniej. Pytanie, jak odbywał kurs? Może udziel proszę takiej informacji też. To będą gotowe materiały, które nagramy z Fryderykiem prawdopodobnie już na początku października. Nagramy to materiał w formie profesjonalnych materiałów wideo i kiedy otrzymacie dostęp do kursu, to te kilka godzin materiału będzie dostępne na platformie, to będzie podzielone na moduły, podzielone na lekcje. Możecie z każdego miejsca w Polsce się logować, z komórki, z laptopa, z trzech dowolnych urządzeń i tę wiedzę od Fryderyka konsumować. Więc chyba w takiej netflixowej formie można się będzie, Fryderyku, oglądać. Też szukam jeszcze pytań. Dlaczego kurs jest tylko na rok? To jest kurs online i Marta Wysocka pyta, dlaczego jest kurs na rok. Marto, jeżeli ktoś chce przedłużyć kurs, to zawsze potem dajemy tylko 30% ceny, że można sobie ten kurs przedłużyć potem, ale zauważyliśmy taką tendencję, że jak ktoś ma dostęp wieloletni, to ciężko mu się zabrać od razu za wdrażanie wiedzy. Jeżeli ktoś ma jakiś czas ograniczony, to wie, że musi się zebrać i to zrobić.
I to na podstawie naszych już kilku lat doświadczeń zauważyliśmy, że ludzie potrzebują takiej małej presji, żeby zdecydować się choćby na udział, na zakup, że ten bodziec do podjęcia decyzji jest ważny i staramy się w tym pomóc. Że ja sam zauważam, że kiedy mam jakąś presję czasu, że na jutro muszę oddać coś do pisania, to nagle dziwnym trafem siadam, piszę i oddaję. Tak chyba dziwnie działam, prawda, Fryderyku? Tak, natomiast pyta Kamil, co odróżnia ten kurs od typowych poradników? Czy kurs również motywuje do działania? Kurs jest złożony jakby, można powiedzieć, takie trzy fundamenty, czyli wiedza afektywna, czyli dlaczego, wiedza kognitywna, czyli co, i psychomotoryczna, czyli jak. Czyli będziemy mówili o tym, odpowiadali na te wszystkie trzy pytania. Co mam wdrożyć, dlaczego mam to wdrożyć i jak mam to zrobić. Także poza tym, Kamil, jeżeli byłeś na tym webinarze teraz, to już możesz zauważyć, w jaki sposób ja to prowadzę i że tutaj jest całkiem sporo takich odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto to zrobić. Też widzę, że Agnieszka Dąbrowska pyta, czy w dogodnej chwili można obejrzeć odcinki kursu. Tak, Agnieszko, w każdej chwili przez rok możesz do nich wracać, ilukrotnie będziesz tylko tego potrzebowała. Zobaczmy, czy jeszcze mamy jakieś pytania. Okay. Widzę, że ludzie wciąż podają maila. Jeszcze raz będę prosił, żeby napisać do nas na tego maila, który też się tutaj często wam wyświetlał. kontakt@chcezostać.pl. Na pewno to nam ułatwi sprawę. Jeżeli macie jeszcze pytania do Fryderyka, mamy jeszcze chwilkę. Czujcie się swobodnie. Czujcie, że jeżeli macie potrzebę, żeby zapytać nie tylko o kurs, ale o cokolwiek jeszcze, mamy takie mini Q&A, Fryderyku, więc zobaczmy, czy jakieś pytanie się do ciebie pojawi. Chyba już nie. Dziękujemy wam za dzisiaj, bo widzę, że są podziękowania. Jaki ten kurs będzie później dostępny, nie wiemy jeszcze. Jest takie pytanie. Tak, jeszcze nie wiemy. Na tę chwilę to jest najniższa możliwa cena, jaka będzie kiedykolwiek, czyli 397 zł. Dostęp jest nie tylko za granicą, nie tylko w Polsce, ale również oczywiście za granicą, z każdego miejsca na świecie można ten kurs oglądać. Czy webinar będzie dostępny, Tomku, tylko dla zapisanych mailowo? Na webinar będziemy rano wysyłali zarówno prezent w formie PDF-a, jak i możliwość obejrzenia nagrania materiału przez 24 godziny. Kurs się rozpoczyna, Ania Podgórska pyta, prawdopodobnie w listopadzie na 99%, wtedy dostaniecie wszystkie już materiały od ręki. Ile godzin będzie trwał kurs? Przypuszczam, że około 4 godzin będzie tego materiału nagranego. Między 3 a 4 godziny łącznie, kilkanaście lekcji online po kilkanaście minut, łącznie to będzie około 4 godzin materiałów. To nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, czy mieszkasz w USA, czy mieszkasz w Australii, czy mieszkasz na Antarktydzie albo w Zimbabwe. Nie ma znaczenia, dostępny będzie wszędzie tam, gdzie jest internet, bez problemu. Także moi drodzy, jeżeli się zapisaliście mailem, to też na maila dostaliście informacje, co zrobić, żeby też ten kurs kupić wraz z linkiem. Dziękujemy wam wraz z Fryderykiem za tutaj dzisiejszą obecność. Ja ci osobiście, Fryderyku, dziękuję za tę dzisiejszą wiedzę. Coś dziwnie czuję, że do zobaczenia jutro na tym live'ie w klubie 555. Będzie ciężko, ale chyba mnie, kurczę, zmotywowało. No jak nie ty, Patryk, no weź. Już teraz powiedziałem to głośno, jest presja, prawda? Tak, ciągle jeszcze jest sporo osób na żywo, więc jeszcze kilkaset na pewno, więc... Słowo się rzekło, jak to mówią, kobyłka u płota, takie stare porzekadło. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za obecność oraz tobie, Fryderyku, za ten webinar. Spokojnej nocy wszystkim i do zobaczenia. Dziękuję, kochani, za cierpliwość, uważność i piękne pytania. Do zobaczenia.